Czarny dzień dla Polski dzisiaj, czarny dzień. Komisja Europejska podjęła decyzję o zastosowaniu wobec Polski artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, który przewiduje możliwość zastosowania sankcji, to znaczy dopiero na pewnym etapie procedury, ale ta procedura właśnie dzisiaj została uruchomiona. Ona zaczyna się od tego, że wszystkie państwa członkowskie będą poproszone o opinię, czy Polska łamie wartości europejskie, sprzeniewierza się tym wartościom, no i jak by się okazało, że się sprzeniewierza, no to wtedy już będą podjęte kroki dyscyplinujące dwojakiego rodzaju. A po pierwsze możliwość pozbawienia Polski na pewien określony czas prawa głosu w instytucjach unijnych. To oznacza, że Polsce mogą być narzucone jakieś rozwiązania, których Polska sobie nie życzy. No i następnie wchodzą w grę takie represje finansowe, obcięcie subwencji, co zresztą zapowiadały owczarki niemieckie w osobach Jana Klaudiusza Junckera, zwłaszcza Fransa Timmermansa, który tu się odgrażał, że nie będziemy tu futrować pieniędzmi państwa, które łamie wartości europejskie, to z nagrodę za dobre sprawowanie, to się należą takie subwencje, a nie tam z automatycznie. No i wprawdzie tam formalnie wymagana jest jednomyślność państw członkowskich, ale zdaje się, że krętacze unijni wymyślili jakiś kruczek pozwalający na obejście tego wymagania, tego warunku, no a jak już wymyślili, to na pewno go zastosują. No i widać wyraźnie, że nie jest dobrze. Pan minister Waszczykowski wyraził ubolewanie, no to tam nikomu herc klekotów nikt nie dostanie od tego ubolewania pana ministra Waszczykowskiego, a pan Morawiecki, który miał ocieplić stosunki z Unią Europejską, no widać, że to w złym momencie został tym premierem, no tylko tam powiada, że Polska ma prawo i tak dalej, no ma prawo, ale co z tego, że ma prawo, jak wszyscy to prawo Polski zlekceważą, jak się ratyfikowało traktat lizboński, jak się ratyfikowało traktat akcesyjny, no to teraz trzeba wypić piwo do dna. Donald Tusk nam o tym przypomniał, wyrażając nadzieję, że rząd polski się opamięta. No to na pewno. Proszę Państwa, 9 stycznia ma spotkać się pan premier Morawiecki z Janem Klaudiuszem Junckerem. Jan Klaudiusz Juncker wyraził z tego tytułu przekonanie czy nadzieję, że nie wszystkie mosty jeszcze zostały spalone. No i jak się rząd opamięta, jak te ustawy, bo to głównie o to chodzi, żeby tutaj agenturę w wymiarze sprawiedliwości uratować, no to wtedy będzie wszystko grać i kolidować. Ciekawe, że nie przypuszczałem nawet, że Stasi miało tak rozbudowaną agenturę w wymiarze sprawiedliwości, ale sądząc po niemieckim zaangażowaniu, to tak musiało być. Ruskie agentury by tak nie bronili, a swoją, no to jasne, swojej bronią. Proszę Państwa, jakby tego było mało, wczoraj Komisja Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów wzięła pod obrady ten akt numer 447, który Senat Stanów Zjednoczonych zaaprobował 12 grudnia, a więc w dzień po zaprzysiężeniu pana Mateusza Morawieckiego na premiera. Ten akt numer 447 dotyczy tak zwanego mienia bezspadkowego, jak po polsku się tłumaczy to jako mienie bezspadkowe, dokładnie, przy dokładnym tłumaczeniu z angielskiego chodzi o mienie bezdziedziczne.
No i artykuł, punkt trzeci tego aktu jest najbardziej niebezpieczny dla Polski, bo on stwierdza, że dochody z tego mienia bezdziedzicznego będą przeznaczane na wspieranie ocalałych z Holokaustu, cokolwiek by to miało znaczyć. Dlatego mówię, że cokolwiek by to miało znaczyć, bo formuła tego określająca, kto ocalał, a kto nie ocalał, jest dosyć pojemna. Pan dr Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Warszawie, przedstawił nawet formułę, z której wynika, że liczba ocalałych z Holokaustu będzie rosła w postępie geometrycznym, bo formuła jest taka, że no ci, którzy zostali zamordowani, no to zostali zamordowani, ale iluż się nie urodziło, prawda? A ci, co się urodzili, to odczuwają z tego powodu nieustającą traumę. No i w związku z tym, kto ocalał z Holokaustu? No wszyscy Żydzi, którzy żyją. To chyba najlepszy dowód, skoro żyją, to ocaleli z Holokaustu. Więc o, to trzeba będzie wspierać. Nie wiem, czy 65 miliardów dolarów wystarczy na to, żeby ich wszystkich wesprzeć, a tu jeszcze akt numer 447 przewiduje, że będzie finansowane z dochodów z tej własności również edukacja o Holokauście. No jasne, trzeba mniej wartościowe narody tubylcze tam indoktrynować, duraczyć aż do czortików o tym Holokauście. No a jak coś zostanie, to będzie przeznaczone na, cytuję, inne cele. No to tych innych celów na pewno się tam narobi cały legion. Proszę Państwa, żeby tylko wystarczyło. Co z tego wynika, co z brzmienia punktu trzeciego tego aktu wynika? Ano to, że ta własność bezdziedziczna musi zostać wyodrębniona z ogółu własności państwowej i samorządowej, choćby po to, żeby wiedzieć, jakie są z niej przychody, prawda? Bo inaczej to by nie można było się tego dowiedzieć. No i ktoś, a skoro taka własność zostanie wyodrębniona, no to ktoś będzie musiał nią zarządzać. No na pewno nie władze państwa polskiego, ani nie samorządy terytorialne, tylko będą zarządzać wybitni specjaliści, wybitni pierwszoredni fachowcy z kręgów żydowskich. W ten oto sposób dojdzie do obdarowania środowiska żydowskiego na terenie Polski majątkiem szacunkowej wartości 65 miliardów dolarów. To jest równorzędne z wartością budżetu rocznego polskiego państwa. No i nie trzeba być specjalnie przenikliwym, żeby zauważyć, że środowisko obdarowane takim majątkiem z dnia na dzień zyska na terenie Polski dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast się przełoży na dominującą pozycję społeczną i polityczną, o czym zresztą wielokrotnie mówiłem. Ten akt po pozytywnym zarekomendowaniu go przez Komisję Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, co zdaje się już nastąpiło, a w każdym razie tak sugerował mi mój honorable korespondent w Waszyngtonie wczoraj, no to potem trafi pod obrady całej Izby Reprezentantów. Jeżeli Izba Reprezentantów to uchwali, no to ustawa trafi na biurko prezydenta Donalda Trumpa i po podpisaniu stanie się prawem obowiązującym na terenie Stanów Zjednoczonych. Ktoś może zapytać, no to co to Polska ma z tym wspólnego? Ano to, że ten akt będzie stanowił podstawę prawną do zastosowania między innymi również wobec Polski amerykańskich środków dyscyplinujących, rozmaitych sankcji, bo ten akt, z tego aktu wynika, że on będzie mógł być zastosowany wobec wszystkich państw uczestniczących w konferencji w 2009 roku pod tytułem Mienie
zakończenie ery Holokaustów, jaka się odbyła w Pradze. Polska była reprezentowana na tej konferencji przez pana Władysława Bartoszewskiego, no możemy się domyślać, co on tam wygadywał, prawda? No i w rezultacie Polska może być dyscyplinowana. Przypomnę na przykład w taki sposób, że polskie aktywa na terenie Stanów Zjednoczonych zostaną zamrożone. Mówię o tym dlatego, że w ten sam sposób Stany Zjednoczone w swoim czasie dyscyplinowały Szwajcarię. Taka pod groźbą zamrożenia szwajcarskich aktywów na terenie Stanów Zjednoczonych, Szwajcaria się ugięła i w podskokach wypłaciła wszystkie Żydom, wszystkie roszczenia, jakie oni wysuwali wobec Szwajcarii z tytułu tak zwanych martwych kont. Warto dodać, że osobą, która kierowała tą operacją szlamowania Szwajcarii, była pani Ania Wierchowskaja, ta sama, która w 2011 roku została mianowana jednym z dyrektorów zespołu HERD, którego celem, zespół HERD był utworzony przez rząd Izraela i agencję żydowską, celem zespołu HERD było doprowadzenie do realizacji żydowskich roszczeń majątkowych w Europie Środkowej. No widzimy, że ciągłość z tamtej strony jest. Jeśli chodzi o Polskę, no to wokół tej sprawy zapanowała całkowita i ścisła zmowa milczenia. Poza mną właściwie nikt o tym nie pisał. Dzięki temu, że ogłosiłem alarm na swojej stronie, no i parę razy już się między innymi do tej kamery na ten temat wypowiedziałem, no to pan poseł Robert Winnicki złożył w Sejmie interpelację w tej sprawie, między innymi pytając, które państwa ewentualnie uzależniały poparcie dla Polski od spełnienia tych żądań, no i jaka była to, czy ktoś z polskich władz złożył w tej kwestii jakieś obietnice. Przypominam, że pan prezydent Duda w ubiegłym roku podczas dwugodzinnej rozmowy z przedstawicielami Organizacji Żydowskich Przemysłu Holokaustu w Nowym Jorku rozmawiał na temat tych roszczeń. Żaden komunikat z kancelarii prezydenta na ten temat nie wyszedł. Wiemy, jeżeli cokolwiek jak wiemy na temat tej rozmowy, to wiemy z wypowiedzi Abrahama Fuchsmana, szefa Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej, dla jednej z nowojorskich gazet, że sprawa roszczeń była poruszana, no i że pan prezydent obiecał wzmożenie walki, a nawet jakąś legislację w sprawie walki z antysemityzmem. Potem rząd in corpore dwukrotnie przebywał w Izraelu, no trudno sobie wyobrazić, żeby ta kwestia nie stanęła na porządku dziennym i znowu nie było żadnej informacji, a ta zmowa milczenia wokół tej sprawy, która zapanowała w tej chwili, budzi podejrzenia, że po cichutku sprawa została dogadana nie tylko z władzami państwowymi, ale również z innymi władzami, z innymi dygnitarzami, no i że ze strony polskiej nie będzie żadnego oporu, tylko Polska w podskokach to wykona. Dopiero w tym kontekście możemy ocenić karierę Nikodema Dyzmy, jaką zrobił w naszym nieszczęśliwym kraju pan Jony Daniels, awansując, że tak powiem, na szarą eminencję dosłownie z dnia na dzień. No i chodzą do niego na szabasowe kolacje, on tam udziela wywiadów na prawo i lewo. Nawet zdezorientowało to takiego tęgiego filozofa, jak pan profesor Hartmann, który spod serca grającego wydobył z siebie okrzyk, że Żydzi zdradzili i miał na myśli właśnie pana Danielsa. No widać wyraźnie, że ten pan Hartmann to tam za tęgiej głowy nie ma. Może tam pokrzykiwać, pisać różne szmoncesy w polityce, ale to nie, widać wyraźnie, że o ważnych sprawach to nie jest informowany, no bo i po co to, tylko chlapie dziobem, trzaska, nic z tego, niczego ważnego nie można mu powiedzieć. W związku z tym, no ale to rozumiem, że już teraz nawet on się domyślił, o co tutaj chodzi, że gramy w taką zabawę, w taką grę, w Żyda dobrego i złego. Dobrym Żydem jest
jest pan Daniels oczywiście i inni przyjaciele Polski, a złym Żydem jest oczywiście stary finansowy grandziarz żydowski Jerzy Soros. No kto się da, ciekawe jak długo będziemy się nabierać. Proszę Państwa, jak się połączy ten artykuł 7, który Komisja Europejska tu zastosuje z tą operacją, jaką gotuje nam nasz najważniejszy sojusznik, no to widać wyraźnie, że w przyszłym roku wchodzimy w nową Jałtę. Akurat tak się, ironia losu sprawia, że rok 2018 jest, w tym roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli spowodowanej rozbiorami. No i ledwo tylko, nie wiem czy zdążymy się nacieszyć tą rocznicą, bo właśnie będziemy niepodległość tracić. Co prawda już nie w wyniku rozbiorów, bo to nie takie czasy, ale no niepodległość utracimy. To już i teraz widać chociażby przy tej procedurze z artykułu 7, że niewiele już nam z tej niepodległości zostało. Polska zostanie oczywiście w takim kształcie, w jakim jest, no chyba żeby Niemcy jakoś tutaj surowość, w okres surowości weszli, no to wtedy oczywiście wszystko jest możliwe. Ale skoro taki Liban, który istnieje tylko teoretycznie, zachowuje swój dotychczasowy kształt terytorialny, to być może i Polska zachowa, tyle tylko, że będzie upodobni się do takiej atrapy na podobieństwo orła wypchanego. Ten orzeł wypchany ma wszystko to samo, co i orzeł żywy, i dziób, i szpony, i skrzydła, tyle tylko, że nie lata na tych skrzydłach. No i to jest właśnie ta różnica. Proszę Państwa, na domiar złego jeszcze, żeby już ten czarę goryczy dopełnić, no to właśnie na naszych oczach okazało się całkowite fiasko linii politycznej, jaką kolejne rządy Rzeczypospolitej trzymały w sprawie Ukrainy, w kwestii ukraińskiej. No widać wyraźnie, że bez niemieckiej zachęty to by się nie dokonało. No i Ukraińcy porzucili wobec Polski wszelkie pozory, że tak powiem, umizgów. No i już w tej chwili przemawiają mocarstwo, tak się kończy bęcwalstwo. Tak się kończą złudzenia, tak się kończy opieranie polityki państwa na fałszywej tezie, że bez niepodległej Ukrainy nie może być niepodległej Polski. Ostatnio tę tezę sfalsyfikował pan wiceminister Jan Parys. No i z tego tytułu posypały się na jego głowę jakieś straszliwe gromy. Widać wyraźnie, co zauważył Stefan Kisielewski, że nic tak nie gorszy jak prawda, zwłaszcza nic tak nie gorszy zawodowych łgarzy jak prawda. No ale my nie musimy się opiniami zawodowych łgarzy ze środowiska Gazety Wyborczej tak przejmować i możemy myśleć sobie po swojemu. No niewiele nam to pomoże, powiedzmy sobie szczerze, bo zdaje się, że siekiera została już do pnia przyłożona. No i tylko patrzeć, jak tam drwal rąbnie w ten pniak, no i zobaczymy, jakie wióry z niego polecą. Proszę Państwa, to wszystko się dzieje w ostatnim dniu przed świętami Bożego Narodzenia, z okazji których życzymy sobie zawsze zdrowia i wszelkiej pomyślności, a hurtem już wszelkiej pomyślności nawet w nadchodzącym nowym roku. No, widać wyraźnie, że specjalnie optymistycznie nas te wydarzenia nie nastrajają, ale no cóż innego nam pozostało, jak nawet w takich warunkach zachować pogodę ducha, bo zwłaszcza w sytuacji, kiedy nasze państwo za sprawą tych cymbałów, którzy nim do tej pory rządzili, zostanie wprowadzone w takie paroksy
nazizmy, no to tym bardziej patrioci polscy, którym leży na sercu przyszłość naszego państwa, przyszłość naszego narodu, tym bardziej muszą się zmobilizować i na tę mobilizację właśnie życzę Państwu, żebyście zachowali mimo wszystko pogodę ducha, bo będzie nam jej dużo potrzeba w nadchodzącym nowym roku, a w święta sobie o wszystkich tych sprawach nieśpiesznie przy wódeczce możemy porozmawiać i być może uda nam się wypracować nawet jakiś modus operandi.